Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa na kolejnym spotkaniu wyborczym Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie i Rozwój. Chciałem Państwa poinformować, że do Rady Miasta w wyborach do samorządu z naszego komitetu dostały się następujące osoby. Danuta Kowalska, tu obecna, gratulacje. Wiesław Bańka. I Józef Bojarczuk, dzisiaj nieobecny, również gratuluję. Do Rady Powiatu weszły następujące osoby z KWW Porozumienie i Rozwój. Wojciech Sołtysiak, dzisiaj inne obowiązki. Danuta Muzyczka z Werbkowic oraz pan Jan Małodecki z gminy Chrubieszów. Też trzy mandaty posiadamy. Na wójta gminy Chrubieszów został wybrany w wyborach bezpośrednich pan Tomasz Zając. Gratulujemy. I do Rady Gminy weszły sześć osób weszło z Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie i Rozwój. Przed nami druga tura na Urząd Burmistrza Miasta Chrubieszowa. I tutaj nie było niespodzianki, serdecznie gratuluję. Do drugiej tury weszła nasz kandydat, nasza kandydatka, pani Marta Majewska. I oddaję jej głos. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałam Państwa bardzo serdecznie powitać. Witam pana burmistrza, również w osobie elekta pana wójta. Gratuluję jeszcze raz. Witam wszystkich Państwa radnych, tych, którzy jeszcze sprawują swój mandat oraz tych, którzy już zostali wybrani na nową kadencję. Wszystkich Państwa radnych. Chciałam Państwu serdecznie podziękować za dzisiejszą obecność. Muszę powiedzieć i przyznać tutaj szczerze, że ja jestem zbudowana tą liczbą osób, która jest w tej chwili na sali. A już powiem Państwu dlaczego. W niedzielę uczestniczyłam w spotkaniu, które tutaj również odbywało się na tej sali, gdzie osobą, która zabierała głos i myślę ściągnęła tutaj tłumy, a do których się odniosę, była osoba ministra i takich tłumów, poza oczywiście osobami, które bezpośrednio związane są z konkretnym ugrupowaniem partyjnym, które miało to spotkanie, nie było. Tym bardziej Państwu dziękuję. Jest wtorek, jest taki okres, kiedy macie Państwo, zakładam, mnóstwo obowiązków, za chwilę święto zmarłych wszystkich świętych, więc tym bardziej cenię to, że Państwo zechcieli się tutaj przybyć i spotkać się tutaj ze mną. Również jestem winna Państwu kilka słów wyjaśnienia, zanim przejdę do programu. W dniu dzisiejszym o tej samej godzinie na sali widowiskowej miała mieć miejsce debata pomiędzy mną a moją kontrkandydatką. Niestety z przyczyn formalnych do tej debaty nie doszło. Mój komitet wydał stosowne oświadczenie w tej sprawie. Nie będę tutaj zabierała głosu i unikała w szczegóły. Podkreślę tylko, że w pełni zgadzam się ze stanowiskiem przedstawionym przez Komitet Porozumienie i Rozwój i tym bardziej podkreślam fakt, że nie jestem osobą, która miałaby się obawiać z dyskusji. W związku z tym, że w tym samym czasie, kiedy miasto rozważało temat budowy krytej pływalni, mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której starostwo powiatowe przekazywało i podawało do publicznej wiadomości, że taką inwestycję zrealizuje. W związku z tym, aby nie dublować inwestycji, bo wówczas byłoby to nieracjonalne, staraliśmy się uzyskać informacje, potwierdzić informacje, która dochodziła również do nas, a mianowicie o realnym wybudowaniu krytej pływalni przy szkole mechanicznej. Taki projekt wedle przekazu oficjalnego ze starostwa powiatowego funkcjonował. Projekt krytej pływalni przy szkole mechanicznej został wpisany na listę indykatywnych projektów województwa lubelskiego i na tym, szanowni Państwo, koniec. Gdy otrzymaliśmy oficjalną informację z Urzędu Marszałkowskiego w tym zakresie, dopiero miasto podjęło próby
znalezienia środków, które, z których mogłoby finansować. Przede wszystkim sporządziliśmy koncepcję oraz jakby w dalszej części projekt. W związku z tym, że boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 3 były finansowane ze środków Ministerstwa Sportu rok po roku, kolejnym krokiem był wniosek o dofinansowanie tejże akredytowany do ministerstwa. W przypadku obu tych wniosków, o których wspomniałam, decyzja ministerstwa była wydana najpóźniej we wrześniu. W tej chwili mamy już za chwilę listopad. Niestety decyzji co do budowy i dofinansowania w kwocie 7 milionów złotych ze strony Ministerstwa Sportu nie mamy. Tak jak wspomniałam, w niedzielę wzięłam udział w spotkaniu, które tutaj było organizowane na zaproszenie Ugrupowania Prawa i Sprawiedliwość. Został zaproszony sekretarz stanu w randze ministra, który również tym tematem i tym zagadnieniem się zajął w każdym razie zajął głos w tej sprawie i dał przekaz, z którego wynika, że owszem, Ministerstwo Sportu posiada gro środków, również pan minister przedstawił szereg różnego rodzaju innych możliwych dofinansowań, z czego mam nadzieję, tak jak do tej pory gmina miejska korzystała, tak i w przyszłości będzie mogła korzystać. Co do kwestii krytej pływalni, wypowiedział się w sposób, który moim zdaniem świadczył o tym, że pan minister się nie zapoznał z tematem, bowiem z jego wypowiedzi wynikało wprost, iż tak, owszem, wie, że taki projekt jest. Niemniej jednak na chwilę obecną coś mu się przypomina, że chyba, ale jest objęty wadą jakąś. W poniedziałek się przyjrzę, więc ja państwu oświadczam, tutaj informuję konkretnie, że gmina miejska złożyła wniosek o dofinansowanie budowy krytej pływalni w marcu. Do chwili obecnej nie mamy decyzji. Wniosek przeszedł ocenę formalną i do dnia dzisiejszego zwyczajnie ma decyzji, nie posiada żadnych wad. Czym innym będzie, jeśli ministerstwo uzna, że być może jednak projekt nie zasługuje na dofinansowanie, ale tą decyzję będzie oczywiście musiało w odpowiedni sposób uargumentować. Także czekamy, ja powiem państwu też szczerze, że uważam i stoję na stanowisku, że bez względu na dofinansowanie, czy ewentualną decyzję negatywną ze strony ministerstwa, tego rodzaju inwestycje, jeżeli przyjdzie mi objąć to stanowisko, zechcę realizować. Oczywiście, zanim jakiekolwiek kroki podejmę, zwrócę się jeszcze raz, bo swego czasu takie rozmowy były prowadzone pomiędzy wójtami innych gmin. Nie ukrywam, że w pierwszej kolejności zwrócę się do tych włodarzy nowo wybranych poszczególnych gmin o możliwość, rozważenie możliwości współfinansowania, czy to samej budowy, czy ewentualnie w późniejszym czasie współfinansowania, partycypowania w utrzymaniu. Także na chwilę obecną takie jest moje zdanie na ten temat. To ja się zgłaszam do pytania. Byłem na takim spotkaniu z prezesem Wód Polskich i tam była duża mowa o zagospodarowaniu rzeki Huczwy, ulgi. Czy tutaj mieszkańcy mogą się czegoś spodziewać tak szybko, jak było to obiecane w telewizorze? Ja na spotkaniu nie byłam, aczkolwiek jest to dość szeroko komentowana kwestia i tutaj, szanowni państwo, trzeba podkreślić, reprezentacja, która przyjechała tutaj, teraz do Kubieszowa, tych państwa, z zarządu Wód Polskich, Spółki Wody Polskie, no cóż, przyjechała sprawdzić stan terenów, które są w ich władaniu i administrowaniu. Spółka Wody Polskie odpowiada za ten teren, za stan wód. Corocznie, szanowni państwo, właśnie ta spółka jest zobowiązana do czyszczenia, koszenia. Ja ze swojej strony chciałam tylko podkreślić, że właściwie nagminnie co roku mieliśmy taką sytuację, że w granicach okresu letniego, kiedy ta Huczwa, kanał Ulgi dość mocno zarastał, monitorowaliśmy spółkę pismami, na co oczywiście są dowody w postaci korespondencji wysyłanej do tegoż podmiotu.
Każdorazowa odpowiedź mniej więcej była w takim tonie, że spółka albo nie ma środków przeznaczonych. Również była taka sugestia, to współfinansowało to zadanie, które leży tylko i wyłącznie w gestii tych państwa. Zatem spółka, trzeba podkreślić, ogłasza przetargi na tego rodzaju inwestycje. To tak jak w mieście na wiele rzeczy. Pewne rzeczy dzieją się bezprzetargowo do pewnych kwot, ale większość powyżej określonych kwot musi być wykonywana zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i w tym wypadku również tak jest, więc jeżeli funkcjonuje taki przekaz, że coś będzie dziś, jutro albo pojutrze, to szanowni państwo, mówię wprost i odpowiedzialnie, nie jest to odpowiedzialny przekaz. Ja bym chciał zadać głos w tej sprawie. Tutaj troszeczkę nieprawdy, bo ta uczwa to jest ustawień dawna. Ja już tutaj po pierwsze pracowałem na wyraźnie, to znam tę sprawę. Po druga sprawa, że nigdy miasto nie brało udziału ani w kanale, ani tego. To ostatnio to oczko to było zrobione, a tak poza tym miasto od wielu pokoleń jeszcze nie byli burmistrzowi i tak dalej, i tak dalej. To było zaniedbanie, a nie mówiąc o nabrzeżach, o same zagospodarowanie samych nabrzeży w postaci takich jak kąpielisk czy tak, no nie mówię nawet, ale w postaci takich ludzików, jak kiedyś bywały w odpowiednich rzeczach. To powinno być w gestii miasta. To nie są takie duże pieniądze. To nie są takie duże pieniądze, to można w każdej chwili wygospodarować te pieniądze. I tylko, że to trzeba chęci i po prostu. Nie wiem, w której wypowiedzi mojej jest nieprawda. To bo znaczy, ja, że po prostu składacie dokumenty i nic nie możecie zrobić w żadnym, z żadną sumą. To po prostu nie składacie żadnych wniosków, które możecie sami zrealizować. Nie bardzo pana rozumiem pana przekaz, bo skoro pan funkcjonował w tym podmiocie, to zaryzykuje. Ale to zazwyczaj było w randze województwa. A znam tu takie osoby, które były w synikach wojewódzkich i tak dalej, i tak dalej. To powinno być oddanie żadne, ale to było zaniedbanie, ogólne zaniedbanie. Podkreślam jeszcze raz, jest to kompetencja, nie jest to kompetencja burmistrza miasta, nie rady miejskiej. Ewentualne zabezpieczenie środków na ten cel byłby tylko i wyłącznie dobrą wolą radnych, jeżeli taka by była. Natomiast czy ja uważam w tym momencie, że nie podałam żadnej nieprawdy, pan wprowadza w tej chwili nieco troszeczkę zamieszania do mojego przekazu. Podkreślam jeszcze raz, jest to kompetencja tylko i wyłącznie spółka Wody Polskie. I tak jak pan powiedział, nie, miasto nie robiło, bo nie ma kompetencji. Jeżeli chodzi o nabrzeże, wszystko spółkowane, to jest miasto. Nie proszę pana z przepisów wynika co innego. To co powiedziałam przed chwilą. Szanowni państwo, pozwólcie, ja w kwestii tej dyskusji, jaka tutaj się pojawiła w tym temacie, bo pan tutaj wspomniał o pewnej osobie związanej z sejmikiem województwa lubelskiego, domyślam się, szanowni państwo, że ja jestem osobą tą, bo akurat miałem okazję w swoim czasie w latach 2006-2010 być radnym sejmiku województwa lubelskiego i powiem panu generalnie tak, i właśnie sytuacja była taka, że za czasów, kiedy ja byłem tam radnym, zrealizowano projekt w postaci takiej, że dokonano melioracji, oczyszczenia i zabezpieczenia skarb właśnie, jeżeli chodzi o ten kanał Ulga, tak? I to całe oczko wodne. To jest proszę pana po pierwsze. Po drugie, nigdy w historii miasta Probierzowa ten kanał rzeczny, plus to oczko, nie było nigdy w kompetencji żadnego burmistrza miasta Probierzowa, żadnego miasta Probierzowa. A więc zgodnie z tym, proszę pana, finanski i nabrzeże też. Od razu panu dobitnie to mówię, że to, co pan mówi, że rzekomo miasto miało jakieś możliwości i że coś jest nieprawdą, to pan z kolei mówi nieprawdę, bo nigdy nie było ani nabrzeże, proszę pana, ani kanał Ulgi, ani oczko. A więc ja panu mówię dobitnie. Zgodnie z stosowną ustawą kompetencyjną od początku tego rodzaju tereny były w zarządzie, dokładnie zarząd, wojskiego zarządu, urządzeń na reakcji wodnej. Tak jest. Więc zgadzamy się, pan to mówi. To po pierwsze. Sytuacja była taka, że tego rodzaju grunty użytkowała właśnie ta jednostka operacyjna Urzędu Marszałkowskiego i zawsze jakoś mi się udawało po naszych pismach i monitach i żadnych, proszę pana, wniosków, bo nie możemy żadnych wniosków w tej sprawie, tylko zwracaliśmy się z prośbą o ogłoszenie, udawało mi się trochę wcześniej, gdzieś w sezonie letni wykosić. Teraz niestety nastąpiła taka sytuacja, że powstała nowa instytucja, Polskie Wody. I Polskie Wody przejęły, proszę pana, jak państwo wszyscy wiecie, stąd też była ta wizyta stosownych osób w zarządzanie ten cały kanał Ulgi i to powiedzmy sobie oczko wodne i tą śluzę. No i niestety tak jest, że do tej pory
nie znalazły się żadne środki finansowe, aby doprowadzić do takiego czy innego stanu ten kanał ulgi i tą całą oczko wodne łącznie z tą śluzą. Myśmy od miesiąca, proszę pana, gdzieś czerwca wysyłali pisma regularnie co miesiąc, z tego względu, że do mnie przychodziły osoby jako mieszkańcy miasta Lubieszowa i powiedzieli: panie burmistrzu, to wstyd, żeby taki widok był mieście. Owszem, z tym się zgadzam, ale sytuacja była taka, że wcześniej, jeżeli to było w zarządzie Łęckiego Zarządu Urządza Narracji Wodnych, ten kontakt był bliższy, szanowni państwo, tak? I więc można było szybciej, by instytucje samorządu województwa reagowały. Tutaj sytuacja jest taka, nie wiem z jakich powodów, odpowiedź jakie otrzymaliśmy, to była, szanowni państwo, taka, że na dzień dzisiejszy zostały rozstrzygnięte przetargi, miało to być wykoszone gdzieś do połowy miesiąca września i no, do tej pory, jak się okazało, tylko zostały wykoszone te nadbrzeże. Także jeszcze raz panu dobitnie mówię, nie było w ogóle w zarządzie tutaj Urzędu Miasta zarządzanie tymi gruntami i otrzymanie.